Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój Pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dziś dobra nowina zachęca nas do czuwania. Czuwanie jest znakiem tęsknoty, a tęsknota wyrazem miłości. Czuwa zawsze ten, kto kocha. Czuwa matka przy łóżku chorego dziecka. Takie powinno być i nasze chrześcijańskie czuwanie, tęsknotą i wyczekiwaniem na powrót ukochanego Pana, Jezusa Chrystusa. Musimy być gotowi w każdym czasie na przyjście Pana, to znaczy wykonywać to i tylko to, co On nam polecił wykonać, być wiernym Jego słowom. Studiujemy Pismo Święte właśnie w tym celu, aby być jak najbardziej wiernymi słowom Chrystusa. Chrystus przyjdzie i odda każdemu to, na co sobie zapracował. Dobrym da życie wieczne, a źli pójdą na wieczne potępienie do Szeolu. Czy jestem świadom, że od moich małych, codziennych wyborów zależy moja egzystencja wieczności? Czy kieruję się miłością do Boga, starając się zawsze wybierać to, co się Jemu podoba, żyjąc w wolności od grzechów ciężkich? Dla niektórych z nas przyjście powtórne Chrystusa i stanięcie na sądzie nastąpi szybciej niż myślimy, bo w dniu naszej śmierci. Nie wszystkim będzie dane dobrze przygotować się do tej chwili. Nie dajmy się zaskoczyć śmierci. Wybierając grzech, wybieramy śmierć. Wybierając przykazania Boże i postępując zgodnie z duchem Ewangelii, wybieramy życie wieczne. Telewizja Misericordia startuje z nową propozycją dla Ciebie, która ma służyć rozwojowi wiedzy i ducha, wzmocnić na drodze duchowej dzięki regularnym spotkaniom w tej rzeczywistości online. Będziemy proponować spotkania z przewodnikami duchowymi, ekspertami i wykładowcami wiedzy teologicznej. Spotkania będą poświęcone tematowi Kościoła, liturgii, Biblii, a także osobistego rozwoju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym projektem do rejestracji, formularzu, do którego link znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rejestracja umożliwi nam kontakt z Wami i przekazanie propozycji najbliższych spotkań, a pierwsze z nich już we wrześniu. Zapraszamy!